Witajcie widzowie, dziś opowiem wam o żywocie mentora jednej z ważniejszych postaci w serii, mentorze, który ukształtował tą postać. Mentor nazywał się Al-Mualim, a oto jego historia. Al-Mualim, a raczej Rashid ad-Din Sinan, bo takie było jego prawdziwe imię, urodził się w 35 roku XII wieku w miejscowości o nazwie Basra, w kalifacie Abbasydów, na terenie dzisiejszego Iraku. Od najmłodszych lat był szkolony na asasyna, tak jak reszta ludzi w jego otoczeniu. Jego miejscem pobytu w tamtym czasie była lewantyńska twierdza asasynów, zwana jako Alamut. Niestety to jedyne informacje o jego młodości. W roku 62 27-latek został wysłany przez swojego mentora Hassana Młodszego z misją założenia fortecy zwanej jako Masjaf. W tym samym czasie zaczęły krążyć plotki, jako iż między Hassanem a Rashidem miało dojść do konfliktu, co w efekcie miało spowodować odejście Rashida i założenie własnego odłamu asasynów właśnie w Masjafie. Dodatkowo ludzie spekulowali, że ad-Din Sinan kierował się rządzą władzy oraz miał chęć zostania królem wraz z własnym niepodległym krajem, zaś bractwo asasynów, do którego należał, miało mu tylko pomóc w osiągnięciu swojego celu. Jako mentor Rashid kładł duży nacisk na pokój w okolicy oraz edukację ludności na ziemiach podlegających asasynom. Dodatkowo dzięki niemu bractwo asasynów osiągnęło status wręcz legendarny i budziło strach zwłaszcza wśród wrogów. W 1176 roku sułtan Saladyn z dynastii Ayyubidów wraz ze swoją armią Saracenów dokonał oblężenia twierdzy Masjaf. Pierwszym asasynem, którego wysłał Al-Mualim, był Ahmed Sofian. Jego zadaniem była infiltracja obozu wroga. Następnie został wysłany jeden z jego najlepszych ludzi, mistrz asasynów Umar ibn La'ahad, aby ten zostawił pióro i sztylet z wbitym listem dla Saladyna, gdy ten spał. Niestety, Saladyn się obudził i wezwał straż. Na szczęście Umarowi udało się uciec, ale musiał zabić przy tym jednego z generałów Saladyna. Następnego ranka wuj Saladyna, Shihab al-Din, przybył negocjować warunki pokoju w imię Saladyna. Zażądał życie Umara za życie ich zmarłego generała. Jeśli nie, to Ahmed, który został w międzyczasie złapany, zginie i Saraceni wznowią oblężenie. Al-Mualim nie chciał się zgodzić na śmierć Umara, lecz po namowach mistrza asasynów zgodził się. Umar zginął, Ahmed powrócił do Masjafu, a wojska Saladyna wycofały się spod twierdzy. Jakiś czas później syn Umara, Al-Tahir, przybiegł zszokowany do mentora powiadomić go, że Ahmed Sofian popełnił samobójstwo na jego oczach. Al-Mualim ukrył ciało i zakazał chłopakowi mówić o całym zajściu synowi Ahmeda, Abbasowi. Kilka lat później Al-Tahir wyjawił prawdę Abbasowi o jego ojcu. Następnego dnia, podczas treningu, Abbas wybuchł gniewem i chciał zabić Al-Tahira. Między chłopakami doszło do walki na prawdziwe miecze, a nie drewniane. Walkę przerwał mentor. Za karę obu wtrącił do lochu na miesiąc. Dodatkowo szkolenie Abbasa zostało przedłużone o rok. A w trakcie tego roku Al-Tahir awansował na asasyna. W roku 89 zdrajca asasynów Haras dołączył do templariuszy i poprowadził atak na Masjaf. Uwięził asasynów oraz Al-Mualima i osobiście chciał przeprowadzić na nich egzekucję. Jednak Al-Tahir zabił zdrajcę i uratował wszystkich. Za ten czyn Al-Mualim awansował swego ucznia do rangi mistrza asasynów oraz opowiedział mu, że chłopak stał się bardzo podobny do swojego ojca, Umara. W roku 1190 Rashid wysłał Al-Tahira na misję zdobycia kielicha, jednego z fragmentów Edenu. Podczas tej misji Al-Tahir dowiedział się, że kielich to tak naprawdę kobieta, a także, że jeden z ważniejszych asasynów, Harash, przeszedł na stronę templariuszy. Mistrz zabił go. W nieznanym okresie Al-Mualim rozpoczął współpracę z templariuszami nad wspólnym pokojem. Lecz po dowiedzeniu się, jaką moc posiada artefakt zwany Jabłkiem Edenu, postanowił go zdobyć dla własnych korzyści, bez dzielenia się jego mocą. W roku 1191 Al-Mualim wysłał Al-Tahira wraz z dwoma asasynami, braćmi Al-Saif, Kadarem i Malikiem, aby zdobyli artefakt ze skarbca pod świątynią Salomona. Niestety w trakcie misji doszło do komplikacji. Al-Tahir złamał wszystkie trzy zasady kreda, a podczas konfrontacji z templariuszami został wyrzucony ze świątyni. Kadar zginął, a Malik ledwo co uszedł z życiem, wykonując misję, kosztem utraty lewej ręki. Al-Mualim był rozzłoszczony lekkomyślnością tak wybitnego ucznia, ale miał w tym czasie inne zmartwienia. Tropem Malika ruszyli templariusze z wielkim mistrzem na czele, Robertem de Sable. Ci chcieli przeprowadzić atak na Masjaf. Mentor wdał się w rozmowę z templariuszem, pokazując mu oddanie go trójki uczniów, w tym Al-Tahira, rozkazując im rzucić się w przepaść. Podczas gdy Al-Mualim odwracał uwagę templariuszy, Al-Tahir i dwójka innych asasynów rozproszyli siły wroga. Gdy sytuacja się uspokoiła, Al-Tahir powrócił do mentora, a ten ukarał go, nazywając go zdrajcą i wbijając mu sztylet w brzuch. Gdy uczeń się przebudził, mentor poinformował go, że został zdegradowany do rangi nowicjusza, a jego nowym zadaniem jest odnalezienie zdrajcy, który pomógł templariuszom dostać się do twierdzy. Po znalezieniu zdrajcy, którym był mężczyzna o imieniu Masun, Al-Mualim oddał uczniowi ukryte ostrze i miecz oraz zaoferował mu propozycję odkupienia. Uczeń miał zgładzić 9 celów zagrażających pokojowi na tych ziemiach: Tamira, Garniela de Naplous, Talala, Abul Nukwoda,
Wilhelma z Montferratu, Majid ad-Dina, Sibranda, Jubaira al-Hakima oraz Roberta de Sable. Gdy uczeń zabił piąty z celów, zaczął zadawać mentorowi niewygodne pytania. Bezczelność Altaira uraziła al-Mualima i ten zagroził uczniowi, że go zabije, lecz ten po chwili wyjawił Altairowi, że każdy z celów należał do zakonu templariuszy. Po śmierci szóstego celu, al-Mualim wyjawił uczniowi, że templariusze chcieli stworzyć nowy świat, pozbawiając ludzi wolnej woli, na co ten się nie godził. Przed odejściem mentor pokazał asasynowi jabłko Edenu, które próbował użyć na uczniu, ale bez skutku. Kiedy Altair wyruszył zabić ostatni cel, Roberta de Sable, al-Mualim użył jabłka Edenu, aby przejąć władzę nad umysłami całej ludności w okolicy, aby to zatrzymało Altaira, który prawdopodobnie dowie się o jego kolaboracji z templariuszami. Wkrótce uczeń przybył i stoczył nierówny pojedynek z mentorem, który co rusz używał iluzji wobec swojego ucznia. W trakcie walki al-Mualim wyjawił uczniowi swoje prawdziwe motywy. Chciał pokoju za wszelką cenę, ale tylko dlatego, aby rządzić sam i był gotów zapłacić największą cenę, jaką była wolna wola innych. A zabójstwo innych templariuszy miało mu tylko utorować drogę do jego marzenia. Na jego nieszczęście Altair, wykorzystując wzrok orła, nie dał się omamić iluzją i zabił mentora. Pod koniec swego życia al-Mualim powiedział uczniowi, że nie może zniszczyć jedynej rzeczy zdolnej do zaprowadzenia pokoju na świecie i że Altair po okiełznaniu mocy sam nie będzie w stanie zniszczyć fragmentu Edenu. Po śmierci ciało al-Mualima zostało spalone, co było wbrew zasadom bractwa. Lecz Altair musiał to zrobić, ponieważ ten nie wiedział, czy to nie jest kolejna iluzja zmarłego mentora. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie, tym, którzy dotarli do końca. No i wesołych świąt, no bo to już ostatni film w tym roku. Trzymajcie się. Cześć.